Cześć wszystkim, na was, bardzo serdecznie z tej strony Wodana to jest trzeci odcinek z Lord of Universalis i po prostu jesteście zajebiście. Dlaczego? Przeważnie jak zaczynam jakąś nową serię, czy ktokolwiek zaczyna nową serię, to po prostu pod pierwszym odcinkiem jest najwięcej lajków, a potem każdy kolejny odcinek ma mniej tych lajków. I ja myślałem, dobra, dr, dr, trzeci, drugi odcinek będzie miał pewnie tam ze 100 mniej lajków od pierwszego, czyli tak nie wiem, z 200 z kawałkiem, a tu się okazało, że tak, pierwszy ma 362, a drugi 460 ja pierdzielę 460 lajków. Wiem, że ja się tym jaram tutaj bardzo i pewnie, pewnie na to, o tym słuchać nie chcecie, no ale dla mnie to jest po prostu bardzo, bardzo dużo i dzięki wielkie za te lajki. Możecie dać też pod tym filmem, na pewno mi to pomoże. 1289 tutaj z wyświetleniami też się coś dzieje, bo przy chwilą miałem 1500 z kawałkiem, a to nagle spadło do 1300, więc mniejsza o to, ale! 335 komentarzy. Ja po prostu teraz chyba z pół godziny albo 40 minut siedziałem i odpowiadałem na komentarze. Tutaj prosto dla Patryka, że opisał: zajebiście bitwy, i oczywiście posłuchajcie sobie, te, a czy przeczytajcie te bitwy, opisy bitwy bitew z tutaj angielskimi. Ale to jest to piosenka po angielsku, Mr. Mountain's Cold, jest naprawdę zajebista, znacie ją z Hobbit'a, tak? Ehm, chciałem pokazać tutaj wszystkie komentarze oczywiście, ale no niestety, no nie ma na to e, tutaj czasu, tutaj Brad Bidgin, jak zajebisty komentarz napisał, da się wyczytać w swoim głosie, że jesteś podjarany do gierką, tak, jestem bardzo podjarany do gierką, jestem podjarany e, w ogóle tą serią, podjarany lotem, e, Władze Pieszczeni, podjarany Europką, w ogóle, no... Po prostu, aaa, jak ja chcę go jak najwięcej nagrywać, albo co nie mam czasu, żeby na przykład nagrywać dwa odcinki, bo też było takie pytanie, tutaj DJ Kompany tak się napisał swoje, to w już nie wiem, czy to jest kronika, czy bardziej opowiadanie, znawca run oczywiście, tutaj jest mamy plot twist, więc polecam przeczytać. Ogólnie naprawdę bardzo dużo komentarzy. Chciałem wszystkie pokazać, ale jak mówiłem, niestety nie ma na to czasu, bo po prostu e, jest ich zbyt dużo. Jest ja to najwyżej na odcinku, się do kilku tam odniosę i tak dalej, i tak dalej. Tutaj też Olaf opisał fajnie, e, chyba o Bar, Balrogu, chyba, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak, tak. Więc tutaj e, prostu dla niego też, pod to ostatnim odcinkiem napisał, tylko ja zapomniałem o tym wspomnieć, więc sorry za to. Um, tutaj mi poprawił mnie zielony materac, że czyta się Lotlorien, tak? Przez Oni, przez U, więc... Postaram się o tym zapamiętać. Też Raven, e, Raven, Raven, czy Raven, nie wiem, w sumie jak się jego <laughs> dalej czyta. Napisał właśnie tutaj też o wyprawie Balina do Mori, więc polecam, polecam też sobie przeczytać. I chyba jeszcze Jan M też pisał jako ciekawostkę, więc tutaj po prostu, dla nich też wbiłem 4000 osób, przebiłem 4000 osób i już w tym momencie jest tak w ogóle 4050, więc zajebiście leci. Myślę, że na 5000 coś przygotuję, jakoś coś większego, nie wiem, coś w stylu. Hmm, nie wiem, live'a, live 12 godziny, bo 24 godziny to chyba dla mnie za dużo. Też doktor przychodzi tutaj dużo komentarzy mi napisał, gdzie poznał dla niego, też tutaj jeden właśnie o, wiecie, jest no okrzyk um, baruk kazat kazat e, czy jak się to do aj menu, chyba się to dobrze czyta, a tutaj burak kaiserka kaiserka w menu. Boże, zajebiste, zajebiste. No naprawdę dużo komentarzy, ale już 3 minuty o nich mówię, więc lecimy szybko do dołu i lecimy z odcinkiem, w którym to będę tutaj na właśnie, Repus mówił, żebym wspomniał o nim na filmie, to będzie o większą sławę. siema Repus. A i Repus mi napisał, że chyba zaczynamy niedługo z YouTube University, więc jeśli ktoś czeka na, na Europkę na Multica, to niedługo się doczeka. Dobra, musimy to jak najszybciej podbić, więc sobie sobie tutaj jeszcze ten e, skład e, Najemników, tak żebyśmy mieli tutaj 16 tysięcy, bo trzeba 15 tysięcy, a jak oni będą umierali, to prawdopodobnie będziemy musieli dłużej czekać A ja chcę to jak najszybciej podbić, bo mam na minusie już minus 8 miesięcznie, więc za chwilę wejdę w pożyczki, więc lecimy jak najszybciej e, Dobra, było też znowu dużo pomysłów, żebym na przykład, nie wiem, zjednoczył wszystkie e, rody krasnoludów, czyli po prostu im nie, nie pozwolił umrzeć e, Tu gdzieś mamy ten jeden ród krasnoludów, chyba jest to on, to ten? Um, tak mi się wydaje nie, 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 ale gdzieś tu był. To jest ten, tak, tak, ale on tutaj będzie miał. Ciężko że ciężko będzie, żeby on przeżył. Ale w razie czego, może tam po prostu polecimy i ich odbijemy. O Boże, jakieś bunty się tu pojawiły, ale leci już Dale i żelazne wzgórza, ich e, pozwalać te bunty, więc będzie dobrze. My mam nadzieję, że tutaj podbijemy. 14% dawać, dawać do przodu. E, a, i właśnie, ktoś mi też pisał, sorry, że nie pamiętam po i nikach i tak dalej, że jest tutaj problem ze state'ami, ponieważ e, twórca tego modu nie dodał do state'ów tego, e, a czy nie do, do, do technologii state'ów przez co nie będziemy mogli robić dużo state'ów. Jeżeli uda mi się w plikach gry znaleźć e, e, technologii i tak dalej tutaj tego moda, no to wtedy spróbuję prób, coś tam pozmieniać tak, żeby co jakieś tam kilka administracyjnych technologii kilka tych e, kilka tych, e, no, tych, 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 tych state'ów można było więcej robić. Myślę, że to na pewno nam się przyda. Dobra, e, co my chcemy tutaj zabrać? Bo mamy 96% warscora. Mógłbym jeszcze się wbić tutaj w e, Gundala, Gundaluk. Czy Gundalok, ale tacy tylko mają power, ludzi, a to nie jest aż tak bardzo potrzebne. Dobra, dlatego też spróbujemy spisować tylko teraz, co my chcemy od nich zabrać. Myślę, że jako krasno, krasnoludowie, czy krasnoludzi, musimy po pierwsze zabrać złoto. Złoto jest dla nas jednym z najważniejszych surowców. My chcemy się bogacić, więc no zabieramy na pewno złoto. Inne surowce, jakie tu byśmy mogli zabrać? Żelazo. Tylko, że nie, to, to żelazo jest nasze. Tu byśmy mogli żelazo zabrać. Chciałem też zabrać sobie to. Tak, żeby odciąć w razie czego e, Gundabad od e, tutaj, Farmsburgów. Mm, dobra, dobra. No, na pewno chciałbym Gundabad, ale w sumie, czy to nie jest za dużo? W sumie mam już wtedy... No kurde, jest, nie jest aż tak dużo tej agresywnej ekspansji. Ha, dobra, radę i w sumie będę miał tutaj też i połączenie z tymi Angmarianami. A więc bym mógł e, zrobić to... E, kurde, to bym jeszcze to mógł zabrać, ale to już... Tu już powoli się będzie koalicja tworzyła. Zróbmy to tak. Czy ja dam radę jeszcze wcześniej wcisnąć tutaj to? O, dam radę i będę miał 100%, y, a znaczy prawie 100 y, Power Projection. Tak, będę miał 100. Sejbiście W sumie to bym mógł tak zrobić. Ale mógłbym też zrobić inaczej. Bo po prostu, jakbym zrobił bez tego, ile dostanę Power Projection? 19. To w sumie tak będę miał dużo. aby mógł zerwać im sojusze z Dolguldur i Goblin Town. Co by mi się bardziej przydało. I myślę, że też tak zrobię, do tego warrepsy, żeby hajsik, hajsik odrobić i hajsu ile się da. Okej, okay, ej, myślę, że to będzie dobre, dostaniemy tylko 19 agresywnej ekspansji, 35 overstation, zapłacimy, a, znaczy administracyjnych będzie nam trochę potrzeba, ale na razie ich nie mamy, to tam damy sobie radę, dostaniemy 19 powerpointów, dostaniemy prestiż. Zerwiemy im bardzo ważne tutaj sojusze gundabadowi, czyli właśnie z e, g, miastem goblinów i z Dolguldur. Dol Guldur Dol najbardziej tutaj em, przeraża tak naprawdę To jest z wojnami z Gundabadem, więc będziemy mogli ich potem jeszcze raz atakować i im zabrać dużo więcej. Dobra, robimy to tak jak teraz jest, więc kończymy. Ważne, że odbiliśmy Gundabad. Okej okay. Korupcja rośnie, tak? Dobra, teraz tak, po pierwsze to muszę zrobić coś takiego, że biorę was i was usuwam. Dlatego, żeby zacząć coś, cokolwiek zarabiać Z wami sobie tutaj dam radę na razie, Ok, możemy zacząć korować Po pierwsze chciałem skorować promicę ze złotem Więc ją korujemy, a resztę za chwilę najwyżej, dobra Mamy teraz orki do wysiedlenia, tylko teraz tak, czemu nie mamy, bo brakuje nam sił misjonarzy Właśnie ktoś się pytał, czy mogę włączyć kilka naraz Mogę Mogę włączyć kilka naraz Coś w sumie fajne ale na razie, niech, niech nam te fajworki rosną, tak? Niech nam urośnie to i najwyżej potem sobie włączymy co innego. Um, dobra, teraz tak. Jako, że zakończyliśmy wojnę, to w sumie zdałoby się coś tutaj zrobić. Po pierwsze, na przykład przeniesiemy tutaj wojsko. A, czy zwiększamy. Um, czy zwiększamy sobie tutaj. A, autonomię. W sumie tak czy siak, tutaj te bunty wybuchną. I myślę, że tutaj nie ma szans, żeby się przed nimi uchronić. Więc na razie, może nie będziemy tego robić. Wiecie, co to jest najlepsze, że oni mają teraz tutaj całe swoje wojsko w tym miejscu i nic nie mogą nim ruszyć. My sobie przy kolejnej wojnie staniemy sobie tutaj w Gundabadzie i potem przejdziemy sobie na ich, na ich ziemię i będziemy rozwalać. Dobra, e, teraz tak kogo my tam mamy jeszcze na naszym przeciwniku? O, nie, nie, tutaj nasi, my. Gundabad, i możemy wybrać. Możemy do, do Guldury teraz, bo tylko ono jest tak, wystarczająco silne, więc wybieramy. Dobra, więc tak na razie mamy tutaj dobrze z punktami. Możemy lecieć, zobaczymy, co się stanie. Dobra, teraz tak. Co byśmy mogli teraz zatakować? O Boże, jak się oni roz, rozrośli. A to jest mój sojusznik, co nie? Tak, to jest mój sojusznik. jego trzeba jakoś tutaj zamknąć przed ekspansją. Na właśnie tutaj na Wagat wagatów, wagatów, bo jeśli oni mi ich zatakują, to nie będzie zbyt fajnie. Um, dobra, dobra, czyli jak to zrobimy? Chociaż mogę zawsze z Erngalen się pobić, ale nie, bo oni mają tutaj dużo tych sojuszy. W sumie teraz mam też dostęp do tych. Do was. Kim wy jesteście? Kim, z kim wy macie sojusz? Angmarem, tak? Hmm. Może być ciężko, ale w razie czego będziemy mogli sobie je zetkować. Dobra. A teraz pytanie: Jeszcze jedno, co ja chciałem zrobić? O, z wami ile mam jeszcze pokoju? Um, jeszcze 7 lat, Dobra, czyli możemy jakoś inną wojnę zrobić. Czekajcie, bo nie wydaje mi się, że bardzo możliwe, że włączyłem w jakiś sposób live'a na tym Na Steamie. Muszę zobaczyć, czy mogę to wyłączyć. O... Z... Ignoruj, sorry, że nie, 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 jak, jak ja to włączyłem? <laughs> o boże, brawo Wotan, jesteś najlepszym youtuberem, dobrze ci idzie Jak włączyłeś transmisję, debilu? <laughs> Czekajcie, muszę jedną rzecz zobaczyć Steam, ustawienia, transmisja, czy ja to włączyłem, czy nie? Brak transmisji, okej, okay, nie ma jednak eee, Dobra, czyli chyba jednak nie włączyłem so sorry za te błędy, ale nie chciałem, żeby ktoś to oglądał, kiedy ja tutaj nagrywam odcinek. O, gdzie to takie na, na, na żywo nagrywanie odcinka, chociaż w sumie można by kiedyś to zrobić na live'ie. Ale mniejsza o to, dobra, lecimy, czyli co ja chciałem na tych? Chciałem zatajować, tylko oni mają z kim e, sojusz? Mają sojusz z e, tymi, więc w sumie oni też zostały atakowani, więc róbmy sobie na nich claimy. Długo e, oczywiście widzę, że pokój wziąć, ale to czekajcie, to są Esterlings. Ale oni mają oko tutaj, czyli to w sumie kto to jest? Esterlings, Esterlingowie? Nie wiem, ale mniejsza o to, budujemy siatkę śpiegowską na nich. Um, dobra, z wami polecam relacje, z wami mam relacje na dużym poziomie, z wami mam zajebiste relacje, więc w sumie możemy lecieć. I w sumie jeszcze bym mógł też na tych powoli, chociaż nie, oni mają sojusz z Lot Lot Lorien i z Rivendell, więc za dużo, za dużo na nas. Więc zróbmy sobie sumie jakiś klejmat też na tych, więc tutaj robimy i lecimy. E, co to jest? Re Rebellion, dobra, tracimy albo prestiż, albo punkty administracyjne. To i to jest mi potrzebne, bo tutaj do, mam do zadania, a tutaj do tego, ale prestiż bardziej łatwiej będzie mi zdobyć, więc tracimy prestiż. Ehm, właśnie, może tu coś by z tych zrobić? 36 dukatów tracę, ale dostaję 15 w taksach. A ile mam z taksów teraz? 2,6. Kurde, trzeba by to policzyć, ale ja tylko nie policzyłem znowu. Kurde, szkoda. Nie, to nie, to nie. To też nie. To też nie. To by się przydało, ale nie mam punktu administracyjnego, oczywiście, więc na razie poczekamy. E, też ktoś mi pisał właśnie, że teraz na pierwszą. E, pierwszą. Ideę powinien brać defensywną. Jeśli wezmę defensywną ideę, to myślę, że moje ziemię i w ogóle moje wojsko będzie tak mocne w obronie, że po prostu wszystko będę rozpieprzał. Ja, jak ktoś mnie zaatakuje, to po prostu wszystkich rozwalę, Tak mi się wydaje. No ale mówię, do tego to dopiero musimy dojść do piątej administracyjnej, a na razie, no nie za bardzo mi się wydaje, że damy radę to zrobić. E, dobra. A jak z tymi buntami? Bo tu pewnie orkowie niedługo wyskoczą. Nie, orkowie nie chcą się buntować, na razie chcą się buntować, e, długobrodzi. Dobra. O, i muzyka. Właśnie ktoś tutaj się pytał, żebym pokazał mi więcej jakieś są piosenki. to widzicie tutaj na przykład, e, o. Tam, teraz patrzcie w prawym górnym rogu, tak na szybkiego przelecę. E, jest tutaj bardzo dużo piosenek z soundtracka właśnie, z, i z Hobbita, i z y, 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 Władcy Piesień z trylogii, więc naprawdę bardzo dużo piosenek. E, Polecę w ogóle zagrać sobie w tego moda, to zobaczycie sobie więcej tego wszystkiego. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobra, więc na pewno będę chciała w pewnym momencie zjeść. E, myślałem, wiecie na czym myślałem, i możecie wypowiedzieć w komentarzach e, o tym, e, czy chcecie, żebym e, żelazne wzgórz, wzgórza no może zrobił z nich e, marchię. Bo w sumie oni oni są oni powinni być e, jako tutaj oddzielne. E, jakby to oddzielne państwo tak naprawdę, które nam po, pomaga nas, ale moglibyśmy z niego marchię zrobić. To w sumie nie byłoby chyba takie złe, co nie? Tak mi się przynajmniej wydaje. Dolgurdur się wiecie, tu rozrasta, ale i Gondor się rozrasta, bo widzę, że Gondor już tutaj podleciał pod Dolgurdur, więc w ogóle śmianie. On jest w ogóle przerobony, ale widzę, że ma też jakieś tutaj em, rebelie, więc bardzo dobrze, bardzo, bardzo, bardzo dobrze. E, dobra. Jeszcze tutaj kilka lat. O Boże! Ale mi odcięli, patrzcie jakie kutasy! Ale mi odcięli! No ja nie wierzę w to po prostu. Ja tu chciałem na nich klejma, a mogę się na klejma na co zrobić? Na, na którą prowincję mogę zrobić klejma? Na tą? No to jak mogę robić klejmy, A to robimy Dzień dobry Dobra, o, czekajcie, w prawym nacisnę żeby będę wiedział jak Czekajcie, co to? Ej no, wyłączcie go e, dobra, myślę, że na Gunda Butter będziemy powoli robić klejmy nowe Sklejmujemy mi całe państwo Ok, i mam klejmy już na... na was, tak? A wy widzę, że teraz macie wojnę z... Z tymi, to zdałoby się teraz jak najszybciej tutaj ich odciąć Jako, że teraz nie dam rady chyba tego zrobić No ale zobaczymy, a właśnie, bo ja mam strasznie dużo punktów To może by to skorował. Brawo Wotan za ogarnięcie Ale tak to jest, tak to jest, jak się dużo gada, dużo się komentuje Dobra, to na razie w sumie fabrykujmy sobie klejma na To jest prowincja? A, no jedyna, na którą możemy zrobić W sumie na, na, na inny nie możemy zrobić, więc możemy wycofać też tutaj tego gościa e, Dobra za ile my możemy ich zjeść? Um, wow, dopiero w 2610, to co mi trochę to dużo. Ale jakoś damy radę. Czemu mam tak dużo hajsu tracę? Um, korupcja, armia. No, nie jest źle, damy radę jakoś. Aha, bo armi za armię płacę więcej. I o ile więcej płacę? 0,8, dobra. Gdzie ta moja armia? A damy jakoś radę. Mam tego złota nawet dużo. E, dobra, teraz tak, tutaj się zaraz skoruje. Okej, okay, was, wycofam. Okej okay. Nowy król, ale Niestety to nie był dziedzic, tak? Przez co nie mogę go nazwać. Przez co nie stworzyłem ciągle Wotana. Ha A szkoda. I do tego straciliśmy Ru Durina tak jakby No szkoda, ej No no niestety tak się stało, już nie ma bit Durin, jest teraz e, Frin... Co kurwa? Frindbert? Frindbert, ale ma 551, więc nie jest tak źle. Będzie nam dobrze zarządzał krajem, teraz tylko musimy jeszcze zbudować sobie stabilność, bo w sumie dałoby się to zrobić. A ile musi mieć punktów? 159, ja pierdziele. Ok, możemy kogoś nawrócić. No, za bardzo nie możemy. Bo co? Bo mamy 0,3 za mało siły. Ale, jeżeli byśmy zrobili sobie tutaj w punkty administracyjne, wydali, tylko tyle, że my nie mamy punktów administracyjnych. W ogóle wiecie co? Ja zrobię sobie fokus na administracyjne. To myślę, że będzie najlepsze, co mogę zrobić w tym momencie. A tutaj kogo generała? O, patrzcie! Jeden... Znaczy 3-1-1-3. Zajebisty generał. Mi się on podoba. Super gościu jesteś. Dobra. Atakować ich czy nie? Skiniemy coś z tamtymi. Dobra. O... zasmituje tu wybuchną i to duże bunty będą, kurde. Damy radę jakoś. Jak nie, no to będę najwyżej się bawił. Ale goście to, że Legitimacy mam bardzo, bardzo słabe. Wiecie co? Ja sobie to włączę w tutaj. Stabilność. Tak. I trejda Że może będę więcej zarabiał. Zresztą znaczy nie, w nie, bo to za szybko leci. Dobra, tak, w stabilność na ja się włączę. I oczywiście, tak jak mówiłem, zbutuję, bo ja przeważnie lubię grać przynajmniej na zero, żeby mi stabilność jak mniej więcej. Okej. Okay. Bo mam nadzieję, że utrzymam. W sumie teraz tak, Możliwe, że nie powiem teraz tak szybko atakować. Tylko bardziej się troszeczkę tutaj e, utrzymać, właśnie państwo. Bo jak zacznę zaraz tutaj za bardzo lecieć do przodu, no to będzie, widzicie, bardzo, bardzo źle. Dlatego poczekajmy jeszcze chwilę. Co tu się dzieje? Hmm. A, claimy mamy. Ci sobie sklejmowali też, super. Dobra, ok, skorowaliśmy to. I tu by się zdało od razu jak najszybciej stata zrobić. Tak? Czy to mi to da coś? Nie. Powinno dać mi więcej. Dobrze, nieźle, nieźle. To, czy bym chciał zmieścić to oto? No, mnie tylko tyle, że jak zmniejszę, to już w ogóle to będą straszne bunty. A, poczekamy. O, Gundabad już nie jest moim rywalem. Szkoda, szkoda, szkoda. Ej, strasznie źle, że straciłem ten swój lud. O, Boże, znowu tracimy punkty. No, prestiż. Ok, mamy 15 tysięcy buntów. Teraz pytanie, czy. Żelazne wzgórza i Dale do niej przyjdzie pomóc mi. Tego co widzę, to nie. Jak ja to ogarnę? Wiem, jak ja to ogarnę. Ja sobie stanę tutaj, tylko bym chciał w ten sposób. Nie, nie, nie chcę przez. Nie chcę przez Gundabad przechodzić. O. W ten sposób bym chciał przejść, bo oni się na pewno tutaj ruszą, tak? W ogóle tu jest przejście pomiędzy tym, jak to jest Wasteland. Dziwne to jest. Um, Lecimy tam, i oni wejdą w nas, a my w obronie jesteśmy dużo lepsi, a to są wzgórza i powinniśmy się uchronić. Więc chodźmy tam, ogarniemy te bunty i dopiero wtedy, najwyżej, że mówię. Muszę ogarnąć troszkę kraj, ale bo, boję się tego, że patrzeć co tutaj Dol Guldur do, do robi. A nie, on zjadł po prostu tego. On zjadł swojego wasala, czy tam Unię Personalną. Więc w sumie nie jest tak źle jeszcze. Damy radę jakoś. Ale musimy się jak najszybciej rozwijać. Stańcie tutaj i stójcie. Dobra. Cały czas tracę. Mm, muszę jak najszybciej... Czy to już skorowane jest? Nie. Dobra, jak się, jak się skoruje to będzie dużo lepiej. Więc poczekajmy chwilę. Wiem, żebyście chcieli, żebym jak najwięcej podbijał, ale no niestety czasami się nie da. Czasami trzeba troszeczkę się uspokoić. O, 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 to mi się podoba. Punkty zawsze na propsie. Ok. Okej, okay, jest, wbił się. I patrzcie, patrzcie jaka jest przewaga w moralach, jeśli chodzi o obronę. O to chodzi. I pięknie, podbite, a znaczy odbite, więc tu już powiedzieć dużo lepiej. Leci nam cały czas inflacja w dół. Super. I ile takich inflacji mam? Nie, 0,12 mam, ale w dół leci, tak? W dół, dobra. I teraz, jak już buntów nie mam, to na spokojnie mogę się, już mogę pomyśleć o tym, żeby zatykować kogoś innego. E, okej, okay. są so, kory, więc w sumie teraz jak mamy już kory... Czemu mam nagle minus 5? Za armię, aha, pewnie odnawiamy armię dlatego. Tak, tak, już, już ledwo, ledwo tracę hajs, więc nie jest tak źle. Dobra, wy, wy macie cały czas wojnę, więc w sumie was atakuje. Czemu by nie? Ruszymy w sumie i tak, Żelazne Wzgórza ruszą, tak samo ruszy Dale, więc powinniśmy dać radę, a w sumie wtedy potem najwyżej będzie, znowu Gundabad, który ma jakieś sojusze jeszcze? No, tam ma z trollami teraz sojusz, więc w sumie trolle mogą, jak przyjdą trole, to mogą nas nie rozwalić, ale damy radę jakoś. Co tu się dzieje? O Boże! Że to jest przerąbane? Przez ile? Przez 10 lat. Przez, przez, przez to będę płacił milion więcej. Dobra, zróbmy sobie może te statey. Trochę zarobię tutaj. I tu jeszcze mogę statea zrobić, tak? No tu mi się nie opłaca za bardzo, ale dobra. Jakoś damy radę, a i trochę, trochę do dupy i, i, event dostałem, co nie? Dobra O, nikt nie zatakuje, dobra, lecimy z nimi Wiem, Wotan Waleczny cały czas atakuje cokolwiek Widzi mm, Aha dobra to, dobra, to wyłączamy, za chwilę nam wiedzie na wojnę, prze, przełączymy Chodźmy podbijać Ok, mają 8000 tysięcy wojska i kto tam leci już tutaj? Czy żelazne wzgórza tam coś się przed... O, mamy dziedzica, czyli mamy w końcu Wotana Dobra, Wotan. Ok, i teraz e, zrobię filmik dodatkowy. W sumie nie chciałem go dopiero w... pokazać po tym odcinku, więc rzucę go z, jutro z rana, ok? Jutro z rana, około 10 rano, pojawi się odcinek, w którym będziecie mogli się zgłaszać ze swoimi, imien... e, swoimi nazwami na nowego króla i tak dalej. Kto tu chce go atakować? Właśnie tego, tutaj to 14 tysięcy. Czy to są. Ja z nimi walczę? Nie, ja tylko z tymi jednymi walczę. Ile oni ci mają? 8 tysięcy tam wojska mają. To są góry? Nie, z górza. Um, czy Dale idzie? Dale idzie, dobra. Więc poczekamy na Dale i dopiero nam wie, że zatykujemy. I dlaczego ciągle tu jest, że ktoś się chce bić? O Boże, kto tu wbił się? A ci się wbili, dobra. Czy możemy się tam wbić? Czy to ja teraz zabieram? Tak, ja zabieram, super. Okej. Okay. Gdzie oni mają tutaj swoją tą siedzibę główną? Czekajcie bo jeszcze muszę raz to zobaczyć Żeby dokładnie... Aha! Oni tu jeszcze mają Tu mają, dobra Ej Boże, aż bym mógł tutaj dotrzeć A tu gdzieś są te krasnoludy A. W sumie tak fajnie się tego... rozwiniemy trochę bardziej, dobra, lecimy Lecimy na razie do przodu Mówię już, technologię brać, ale jeszcze poczekam, bo nie ma co tracić punktów, to nie? Może ciągnąć ciągle cały czas ta korupcja. No i fortu mam chyba trochę za dużo. Erebor na pewno zostaje tak samo nasza stolica. Tutaj w sumie nie wiem, czy mi jest teraz potrzebny. W sumie to nie. Co wiem, tutaj w Gudobadzie fort i tyle, a ten usuniemy. Dobra. Ok, podbijamy to. Mm, Okej. Okay. good, but. tak samo jest już e, ogarnięty jest naszą, naszym korem, więc zajebiście. Czyli teraz mamy... No już mamy na plusie hajs. Jest dobrze, jest dobrze. E, jakoś to będzie. To teraz w sumie możemy tutaj... Nie możemy zmieścić, bo w wojnie. Aha, dobra, to po wojnie zmniejszymy autonomię. Mm. Co? Nie, nie, wy walczycie z kim? Dolgul... A, z Dolguldurem! Obo... Ej, ale się ten Dolguldur rozrasta! To jakiś sojusz będzie trzeba zrobić na niego! Jesteśmy zbyt daleko... Ej, oni będą chce z nami sojusz! Gondor chce z nami sojusz! Gdzie jest Gondor? Gdzie był Gondor? Gondor był przy nas, bo będzie nam pomagał za chwilę, tak tylko to wojnę skończymy, okej! Okay. Eee... Zwoła z do Guldur... O Boże, ja nie chcę do nie z Dolguldurem do teraz walczyć! Z kim wy macie wojnę? Z samym do Dolguldurem? I z Goblins of Moria, albo e, patrz jak się gobliny rozrosły, ja pierdzielę. Mm, dol guldur, dol guldur. Ile wy macie wojska, dol guldurze? Mhm, mm dol guldur ma wojska? Co? Przy... Przyłączam się oczywiście, że się przyłączam do takiej wojny Jak guldur teraz jest ściśnięty przez, przez całą, tutaj, całą tą część Śródziemia. ja pierdziele. dobra, ej, to ja na spokojnie sobie tutaj podejdę. Niech guldur będzie coś ciśnięty, ja, tak, jestem, jestem za. Ściśnijcie ich tam, ładnie Widzę, że pewnie elfy, elfy pewnie ich rozwaliły, bo elfy mają w ogóle przesadzoną tę dyscyplinę na samym początku A, Kto to w ogóle jest? A, to jesteś... W... A ja z nimi walczę, dobra Okej, okay, to chodźmy tam nich dobić Co to się dzieje? Aha Fajnie, fajny event Aaaa, wolę punkty jesteśmy zdalne Dobra, podbijamy tu na szybkości Mamy 3 siege'a, więc musimy to szybko podbić Okej okay, 7% 0, super 21 No, podbito Come on, 49, teraz daj żadę, daj żadę, da, dawaj, dawaj, dawaj Jest, pięknie Ostatnia prowincja. A, tam my mi odbili więc zróbmy tak Wy tu, a wy tu. Dobra. Sobie to mogę z nimi kończyć, bo oni mają już 10 i tak zabiorę co chcę. Dobra, co ja tu mogę zrobić? Co ja tu mogę zrobić? Mogłem zabrać tą... A, wiem co ja mogę zrobić. Po pierwsze, ja mogę zrobić coś takiego, że wydam. Tutaj czekajcie, gdzie to było? Dukaty wydam. 36 dukatów wydam i mam minus 10% agresyjnej ekspansji, więc na w sumie dobrze, co nie? I teraz tak, teraz mogę z wami pisować Co wy mi możecie dać? Ej, wy się tutaj rozrażliście? Nie, nie, tak mieliście Dobra, to bym chciał Teraz tak, pytanie Czy ja chcę się tu jakoś rozrzucać do tych morze i tu mieć W sumie tak Zdałoby się to tak zrobić, żeby w razie czego mieć do tych dostęp Teraz mi jeszcze surowce pokażcie O, nic ciekawego Do tych zdałoby się też dostęp mieć A to w sumie ta dużo prowincja nam to daje Mm -hmm. A to jest mało jeszcze. Złoto na pewno weźmiemy. Weźmiemy sobie hajsik. Kogo on to odda? Okej, okay, by nam troszeczkę prestiżu podeszło. A prestiż nam się przy, przy, teraz przyda bardzo. Ok. Hmm. Damy radę? Damy radę, myślę Dobra, kończymy tą wojnę, w ten sposób I patrzcie jak się pięknie rozrasta ród Durina Szkoda, że nie możemy, tutaj jeszcze musimy tutaj coś podbić, żeby ten się napis tak bardziej wydłużył tutaj. Um, powiem wam, że myślę, czy czasem nie oddać kilku prowincji do, przynajmniej takiej jakiejś jednej prowincji do tych, do Żelaznych Wzgórz ale to najwyżej zrobimy kiedy indziej. Um, teraz jeszcze to, co bym chciał zrobić, to tak. Aha, nie mam punktów. A, nie mogę korować wszystkiego naraz. Mogę skorować tylko te, co najwyżej. A tych już nie. Dobra, to zaraz najwyżej skorujemy je. Dobra, dobra, dobra. Co tu się dzieje w ogóle na mapie? Ej, ktoś tam w ogóle Shire pisał, że Shire miał wojnę wcześniej z kimś. Uh, aha, musimy skończyć tą wojnę z tymi i potem wziąć coś z Gondory. Czekajcie chwilę. A myślałem, że sobie kichnę, ale jednak nie kichnąłem Dol guldur jest ciśnięty i tak ostro Co mi się bardzo podoba, bo ja to się bałem tego, że guldur Gold, się jakoś bardzo, bardzo rozrośnie i nas rozwali Ale jednak tak się nie stanie Tutaj ludzie ciągle walczą, tak? Tak, walczą e, Ciekawe, czy byśmy mogli tego wasala zrobić Bo oni tu w ogóle mają klejnoty, jak widzicie Tu też są klejnoty, które bym chciał W ogóle na całej mapie gdzie są klejnoty? O Boże, to, a, a nie, to jest szansa, że się pojawią klejnoty Dobra, dobra. Powiem wam, że tak, na razie idzie nawet, nawet dobrze. Aha, tylko teraz separatyści jakieś chcieli mi tu wybuchać. Tu bym mógł zrobić ten. Tylko myślę, że tu nie zarobię za dużo. A czy zwiększy mi się już force limit? Tak, 11 na 11, dobra, nieźle. Myślę, jaki mój kolejny krok powinien być. Po pierwsze, tak, mamy tu bardzo dużo punktów, żeby zrobić sobie nowe klejmy na Gundabad. Gundaluk oczywiście klejmujemy, klejmy sobie, sobie tą prowincję i jeszcze. A, no, kolejno nie możemy, nie mamy jak na razie. Ale w razie czego z nimi sobie tutaj poradzimy. Wy macie ciągle te sojusze głupie, tak? Rivendell, aha. Ja bym zaatakował wunk... Co, tych bym musiał zatakować Albo jakbym serwał sojusz z tymi. I tych je zaatakował. Tylko tyle, że oni się w rozrosną teraz. Z kim wy jeszcze ma się sojusz? A, Lot Lorien i Rivendel, To ich na pewno nie atakuje. Aj, ciężko będzie. Myślę, jak się teraz rozwijać, to i w którą stronę pójść. Hmm. Bo nie jest źle, co nie? Musicie przyznać, że nie jest źle. A tak, no będą tych bym chciał rozwalić O, i oni by mieli z tymi wojny Z tymi wojny bym miał też Kurde, trochę nie tak Mógłbym też tych zaatakować, wy macie z kim sojusz Co sumie nie wiem z kim, a wy? Chciałbym, że to tak, z takimi Uuu, tu jakiś duży jest Ej, to w ogóle wszyscy mnie lubią no tam, na razie poczekajmy, na razie poczekajmy, skorujmy wszystko i dopiero wtedy najwyżej będziemy dalej atakować Więc chodźmy tutaj wszyscy i chodźmy, nie wiem, polutujemy sobie jakąś prowincję tutaj w Guldurze Na pewno to jakieś prowincje go, warte do polutowania są Tym bardziej, że oni coś tutaj zaczęli się chyba... A, a gobliny z mori przyszły, o Boże A Rivendell już nie walczy z nimi, co nie? A znaczy, e, Lot Lorien Tak, przestało walczyć, to teraz Guldur... E, teraz, teraz, teraz ta wojna nie jest aż tak łatwa Teraz w sumie tam będzie musieli na podejść, to chodźmy Bo jednak wolałbym, żeby gul, do guldur było ściśnięte O, tutaj patrzcie, Mo, moja ekipa a, wasali unipersonalnej i tak dalej przyszła, pozamiatała i koniec. Dobra, ja idę lutować. I tyle. Po, po co robić cokolwiek innego? Okej, okay, mogę już korować, więc skorujmy. Przyda mi się na pewno. Okej, okay, wy atakujecie sobie tych, super. To mi to To wszystko jedno tak naprawdę. Okej. Okay. Widzę pewny sposób jak zrobić, żeby mieć wojnę z Tymi... nie wyłając Rivendel. Chociaż to jest tylko, już, tylko i wyłącznie Rivendel, bo. Aaa, bo oni teraz waczył z Lot -Lorian. O Boże! Ej, Erin Galen prawdopodobnie to od Lot w pizdę. Więc, jeśli tak się stanie, to wtedy ja ich atakuję i tyle. Dobra, ale na tym kończymy odcinek dzisiaj, ponieważ ja muszę za chwilę iść do pracy. Wiem, tak na, na szybkiego wszystko nagrywałem. Ehm, powiem wam, że poszło na, nawet tam dobrze. Zabraliśmy od Gundabadu trochę prowincji. Mamy na nich klejmy, więc niedługo ich zaatakujemy. Ehm, do tego zdobyliśmy nowe prowincje tutaj na wschodzie. Sięgamy coraz dalej, coraz bliżej jesteśmy też tutaj naszych ziomków, krason ludów tutaj, więc prawdopodobnie niedługo też z nimi jakiś sojusz zrobimy i spróbujemy z nich zrobić Wasala i potem ich po prostu wciągnąć do nas. Mamy tutaj nowe różnych nowych przeciwników, których możemy atakować. Dol Guldur jest ściśnięte, co mi się bardzo podoba. Podoba mi się też to, że Rohan, znaczy Gondor, tak naprawdę Gondor chce z nami sojusz i chyba go nadwezmę, ale to może być trochę przesadzone. co nie wiem. Gondor może być przesadzony, powiem Wam tak naprawdę, bo on jest strasznie duży. Pomyślę, że... Napiszcie mi w komentarzach, czy chcecie, żebym brał z Gondorem sojusz. Czy jednak to będzie zbyt dużo, e, czy może nie wiem, takiego z, z Rohanem się zaprzyjaźnić, e, z Fangorem mogę się zaprzyjaźnić, z Lot mogę się zaprzyjaźnić, z Rivendell. W ogóle wszyscy mi tutaj, jak widzę, na razie rubio, lubią, e, którzy są po tej dobrej stronie e, mocy, czy no, no ściany, nie wiem, wszystko jednak się to mówi. Dobra, ale jak na razie się z sami żegnam, dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję że Wam się podobało i tak dajcie łapkę w górę, zawsze mi to pomoże bardzo, eee, może uda się znowu przebić te 400 lajków, to by było naprawdę świetne i piszcie komentarze, piszcie komentarze, na pewno na nie odpowiem. Na razie pasja.